Drogi widzu, jeżeli zjawiska zachodzące w obwodach elektrycznych nie są ci obce, zapraszam do oglądania. W przeciwnym razie możesz się nudzić. Jeżeli masz opanowane perfekcyjnie zjawiska zachodzące w prącie elektrycznym, nie przedstawię ci niczego nowego. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Ostatnio rozmawialiśmy o transformatorach wyjściowych, ich dopasowaniu strony wtórnej do strony pierwotnej w układzie elektrycznym z punktu widzenia lampy oraz z punktu widzenia głośnika. Mówiliśmy też, że transformator może nam wyznaczyć punkt pracy pentody mocy, chociaż nie do końca jest to prawdziwe twierdzenie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym przykładzie wyznaczenia punktu mocy. Założenie, że wzmacniacz będzie pobierał najmniejszą moc w układzie z pojedynczą lampą, nie będzie spełnione, ponieważ będziemy projektować wzmacniacz w klasie A. A wiemy, że jak mamy do czynienia z tą klasą, to sprawność takiego układu jest na poziomie 20%. Większą sprawność mają wzmacniacze w klasie B, ale teraz nie będziemy się zajmować ich omawianiem. Co musimy mieć? No musimy mieć na pewno lampę. Musimy także znaleźć charakterystykę statyczną posiadanej lampy. Tutaj ta charakterystyka to jest dla lampy EL84 z katalogu Philipsa. Musimy też założyć jakieś napięcie zasilania anody, na przykład 250 V. Z katalogu możemy odczytać moc admisyjną dla lampy. Stąd wiemy, że jest to 12 W. A to nam daje prąd anody w okolicach 48 mA. Podczas obliczania oporu optymalnego omówiliśmy sposób jego wyznaczenia, więc dla EL84 opór optymalny RA to jest 250 V do 48 mA, co nam daje 5000, znaczy tutaj akurat mamy 5,2 kOhma. Dla impedancji obciążenia 4 ohmów przekładnik musimy policzyć sobie z zależności 4 ohmy przez 5200, tam jest dokładnie 208 tych ohmów. Co nam wychodzi 1 do 36, albo w innym zapisie 0,2, oj błąd, 0,02777. Dla 8 ohmów przez 5208 ohmów daje nam to 1 do 25,5 i w innym zapisie, który na przykład możecie spotkać w sklepie lampyelektronowe.pl, to jest 0,39. Możemy założyć, że wartość prądu o amplitudzie 48 mA to jest te wahania prądu anodowego, dają nam wahania prądu o amplitudzie 250 V. Dlaczego? Do składowej stałej dodaje się nam składowa zmienna oraz odejmuje się składowa zmienna, więc ten prąd będzie pływał od 0 do 96 mA. Natomiast tutaj do składowej stałej prądu, przepraszam, napięcia anodowego
dodaje się składowa zmienna napięcia anodowego i to napięcie nam pływa od 0 do 500 V. Przy tym założeniu moc użyteczna lampy byłaby równa. Napięcie skuteczne razy prąd skuteczny, a co nam daje, a co jest w przybliżeniu równe, wartość składowa stała napięcia razy wartość składowa stała prądu przez 2. A zainteresowani mogą sobie ten wzór wyprowadzić. Wiemy, że moc prądu zmiennego liczymy jako iloczyn skutecznej wartości napięcia zmiennego i skutecznej wartości prądu zmiennego, a skuteczna wartość prądu zmiennego albo też napięcia równa się amplitudzie wartości zmiennej podzielonej przez pierwiastek drugiego stopnia z 2. W idealnym wypadku z pentody można by było uzyskać moc skuteczną równą połowie mocy admisyjnej, czyli moc admisyjna mamy 12 W, podzielone przez 2, czyli połowa, to w tym momencie uzyskalibyśmy 6 W. Ale tak nie jest. W związku z tym przekonajmy się, dlaczego tak nie jest. Jak mówiłem, podczas maksymalnego wysterowania lampy dla prądu 48 mA i napięcia zasilania 250 V oraz oporu roboczego 5,2 kΩ, wartości te, tych napięć mogą się zmieniać od 0 do 500 V. 500 V. To jest stała składowa napięcia plus chwilowa wartość napięcia z indukcji w uzwojeniu transformatora. Wartości prądów mogą się zmieniać od 0 do 96 mA. Składowa stała prądu plus składowa zmienna prądu. Przy okazji słowo wyjaśnienia, dlaczego ta charakterystyka jest taka duża, a w katalogu jej tak nie ma. Po prostu przedłużyłem sobie ten fragment i tutaj wyliczyłem moc admisyjną do napięcia 500 V. Maksymalne napięcie na lampie L84, jakie może wystąpić, to 550 V. I skoro mamy już wyznaczoną moc admisyjną aż do tego punktu, czyli tutaj jest ta moc admisyjna, której nie będziemy używać, możemy przystąpić do dalszego obliczania. Wartości już sobie powiedzieliśmy, jakie są, no to rysujemy sobie tą prostą styczną do krzywej admisyjnej, że na tym wydruku nie będzie widać czerwonego koloru. Ja już sobie wydrukowałem gotowy rysunek zrobiony w komputerze, no ale wiadomo, o co chodzi. Mamy nachylenie tej prostej pracy w obranym punkcie. W idealnym przypadku z pentody można by było otrzymać użyteczną moc równą połowie mocy admisyjnej. Podczas maksymalnego wysterowania lampy napięcie zmienne siatkowe, czyli musimy spojrzeć teraz na tą charakterystykę. Napięcie zmienne siatkowe. Podczas maksymalnego wysterowania lampy napięcie zmienne siatkowe może się zawierać w tym przedziale, nawet nie, może się zawierać w tym przedziale. Począwszy od 0 V do minus 17,5 V. Ale gdybyśmy mieli takie wahania napięć zmiennych na siatce, wówczas przesterowalibyśmy lampę. Czyli praktycznie rzecz biorąc, na prostolinijnym odcinku tej charakterystyki możemy sobie wyznaczyć w napięcia w okolicach minus 11 V i minus 4 V. Dlaczego minus 4 V tutaj? A wynika to z tego punktu, gdzie napięcie na siatce
przecina nam narysowaną prostą. Jak wiemy, jeżeli na siatce występują dodatnie napięcia zasilania polaryzujące tą siatkę, następuje płynięcie prądu siatki, co jest niekorzystnym zjawiskiem. Dlatego też nie możemy określić wartość prądu 96 mA, jak to wyszło nam ze składowej stałej plus wartość chwilową prądu, tylko odczytać tutaj około 92 mA dla potencjału równego 0 na siatce sterującej. VG to jest siatka sterująca. Czyli zakładając pracę na prostolinijnym odcinku charakterystyki siatkowej, nasz punkt pracy przesuwa się od 17 V do okolicy 420 V. Odcinek pracy pomiędzy punktami wyznaczonymi przez zerową wartość potencjału na siatce sterującej a przyjętym punktem pracy, a punktem, gdzie następuje już dosyć mocne zagięcie charakterystyk, w tym momencie możemy sobie policzyć troszeczkę, jaka jest średnia wartość zmian napięcia i prądu. Prąd anodowy w punkcie 0, czyli w tym punkcie, na tej prostej posiada wartość 48 mA, a więc na odcinku D0 mamy 92 mA minus 48 mA stąd. Wychodzi nam do 44 mA, a na odcinku 0 do G, czyli ta prosta tutaj, mamy 48 mA minus 15 mA, co daje nam 32,5 mA. Czyli średnia wahań prądu anodowego to wynosi 92 mA minus 15 mA. Znaczy, przy robieniu tego wykresu spostrzegłem, że tam jest dokładnie 15,5 mA, więc na tym się oprzemy. To daje nam 76 mA przez 2, co daje nam 38,25 mA. Średnia wahań amplitudy napięcia anodowego może być wyznaczona w podobny sposób. Czyli dla tej prostej mamy 250 V, odjąć 17 V, daje nam to 233 V. A dla tej prostej mamy 420 V, odjąć 250 V, to daje nam 170 V, czyli widzimy, że te proste nie są zbyt równe, nie zachowują też zależności dla napięć harmonicznych, gdzie ta powinna być 1,1 razy dłuższa od tej, ale o tym powiemy później. Jaka jest wartość średnich wahań napięcia anodowego? Ano to jest 420 V minus 17 przez 2, co daje nam 201,5 V. Mamy wyznaczone amplitudy prądu i napięcia zmiennego. W związku z tym możemy obliczyć moc użyteczną maksymalną po stronie pierwotnej transformatora i moc oddaną do odbiornika. Z danych odczytanych z wykresu możemy sobie obliczyć moc użyteczną, czyli 0,038 mA,25,
razy 201,5 V daje nam to 7,7 W. Jest to moc, którą lampa mogłaby oddać dla obciążenia czysto rezystancyjnego. Nie uwzględniliśmy tutaj sprawności transformatora. Eta to z reguły jest w okolicach 0, dla takich transformatorów 0,82. Czyli moc użyteczna po stronie wtórnej będzie to moc użyteczna po stronie pierwotnej razy sprawność eta, czyli 7,7 W razy 0,82, co nam da 6,3 W. To byłaby moc wydzielona na oporniku podłączonym do naszego transformatora wyjściowego. Oczywiście w zależności od zacisków, które byśmy podłączyli. W praktyce jednak obciążeniem jest cewka drgająca głośnika i kondensatory zwrotnicy, które dzielą nam pasmo. Poza tym są tam cewki, czyli w takim odbiorniku energii wydzielana jest moc pozorna i moc urojona. Moc pozorna i moc urojona na odbiorniku przybiera kształt elipsy. Ta elipsa może być bardziej spłaszczona w ten sposób albo w ten sposób, w zależności od tej naszej prostej i punktu pracy, jak blisko znajduje się to mocy admisyjnej. Powoduje to dodatkowe zniekształcenia i obniżenia mocy wyjściowej. Jeżeli mamy krzywą mocy, na przykład taką, to prostopadle do niej będzie wydzielała się moc pozorna, co spowoduje obniżenie mocy wyjściowej użytecznej oddanej do odbiornika impedancyjnego z reaktancją pojemnościową indukcyjną, obniżenie mocy albo zwiększenie zniekształceń. W taki sposób obliczenia punktu pracy jest prawidłowy dla wzmacniaczy gitarowych. Dla wzmacniaczy hi-fi niestety jest błędny. Nie uwzględniliśmy też w tych rozważaniach wpływu siatki ekranującej na wydzielanie się mocy w lampie. Jak więc wyznaczyć punkt pracy, uwzględniając zawartość harmonicznych? Jak widać na tym rysunku, do wad pentody mocy należy duża zawartość harmonicznych. H to są harmoniczne wraz z rzędem. Z charakterystyk pentod wynika też, że wyjściowa moc oddawana do obciążenia przy niezmiennych napięciach zasilania i stałej amplitudzie napięć zmiennych na siatce sterującej gwałtownie rośnie w początkowych wartościach RA, czyli obciążenia, a potem gwałtowność narastania mocy powolutku opada. Przy małej wartości obciążenia lampa oddaje moc zniekształconą głównie drugą harmoniczną. To jest ta krzywa. Podobnie do triody. Trioda też w swojej mocy wyjściowej ma udział głównie drugiej harmonicznej. Ale przy zwiększaniu RA druga harmoniczna maleje do punktu 0, a po przejściu przez 0 znowu rośnie. Trzecia harmoniczna w takich lampach jak tetroda lub pentoda rośnie nieustannie. Przy zwiększaniu RA. Jakie ma to znaczenie? W miejscu przechodzenia przez 0 drugiej harmonicznej, czyli w tym punkcie, trzecia szybko wzrasta. Tu już widzimy, że to nachylenie tej harmonicznej, to wzrastanie jest dosyć duże w stosunku do takiego wzrastania tutaj na dole. Stąd najmniejsza wartość współczynnika chrypienia ma miejsce w
takim punkcie, gdzie RA nie jest wyznaczone przez najmniejszą zawartość drugiej harmonicznej, ale przy mniejszej wartości, czyli RA optymalne jest w takim miejscu, gdzie jest trochę drugiej harmonicznej i trochę trzeciej harmonicznej. Uwzględniając te teorie, należy wyznaczyć taką wartość RA optymalne, żeby moc oddawana do obciążenia i sprawność były zbliżone do wartości maksymalnych, czyli tu moc zbliżona do wartości maksymalnej, tu mamy maksymalną moc, troszeczkę zbliżona do tej wartości. Sprawność przetwarzania też, żeby była zbliżona do maksymalnej, a współczynnik zawartości harmonicznych jak najmniejszy. Czyli na przykład dla lampy 6R9 przy napięciu zasilania 250 V ten punkt to jest około 7,1 kilo. Obliczaniem stopnia mocy z uwzględnieniem takiej zależności, czyli zawartości harmonicznych, ale bez wyprowadzenia wzorów, bo to jest strasznie nudne obliczanie zawartości harmonicznych, zajmiemy się w następnym odcinku. Praktycznie możemy zapamiętać, że z pentody głośnikowej lub podobnej do tej możemy otrzymać moc równą 33% do 40-45% mocy admisyjnej przy założeniu uzyskania jak najmniejszych zniekształceń, optymalnego dopasowania głośnika do lampy i wysokiej sprawności przetwarzania. Dla wzmacniaczy gitarowych oczywiście im większe zniekształcenia, tym lepiej w stopniu końcowym, więc uzyskiwanie zniekształceń jak najmniejszych jest niezasadne. Ta teoria przy projektowaniu wzmacniaczy gitarowych nie ma sprawdzenia ze względu na wyznaczanie harmonicznych. Chociaż z drugiej strony, analizując taki wykres, można sobie dobrać taką zawartość harmonicznych, żeby odpowiednio ukształtować brzmienie gitary. Ta teoria, którą omówimy w następnym odcinku, będzie związana ze wzmacniaczami hi-fi. Widać też, że wykreślanie punktu pracy metodą graficzną nie jest trudne. Trzeba tylko optymalnie dobrać nachylenie stycznej do mocy admisyjnej, albo tak dobrać warunki pracy, żeby prosta przebiegała troszeczkę niżej niż parabola mocy admisyjnej. Dziękuję więc za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak i był pomocny przy opracowaniu własnych teorii i liczeniu pentodowego stopnia mocy, proszę o wciśnięcie kciuka do góry. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i do następnego odcinka.